Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z mojego, maliny, z mojego ogrodu koło domu, z tego na dole. Aga też rączką pomachała. Edziu siedzi między ulami. Orzeszki. Orzeszki zajada. Ma tam w ulu, pod daszkiem. Już wszyscy wiedzą gdzie. I tak jak przyjdzie po pracy, to sobie orzeszki zajada dzisiaj. Wczoraj właściwie przywieźli drewno z lasu. I tak dzisiaj cały dzień od rana ścieli calutką przyczepę drewna. Sosnowego, brzozowego, dębowego. Taka mieszanka. Dzisiaj mamy pracowity dzień. Każdy od rana pracuje, roboty jest dużo. Pogoda ku temu już sprzyja. Mimo, że jest pochmurno na dworze, to jest cieplutko. Tutaj w szklarni mam 17 stopni, także cieplutenko, nie wieje wiatr i jest bardzo przyjemnie. Papryka już mi dosyć ładnie wyrosła, no i trzeba zabrać się ją za jej rozsadzanie. W domu stała na parapetach. Zobaczcie, jak tutaj już ładnie popuszczała mi. Tutaj są liścienie i teraz już listki właściwe. Dwie pary, także to jest czas najwyższy, aby ją rozsadzać. Wysiewałam ją jakoś, nawet nie pamiętam, ale końcem chyba stycznia, odcinek też na kanale jest i była w domu na parapecie. Dosyć szybko mi wykiełkowała, bo trzymałam ją na grzejniku. Przyspieszyłam jej wykiełkowanie i nie wybiegła mi. To, co ja mówiłam, że papryka nie wybiega, pomidory tak, też już mi wzeszły, te, które wysiewałam 8 marca, już bardzo ładnie, ale one pędzą jak szalone do góry. Tak czułam, że coś mi za plecami stoi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I papryka nie wybiega, mimo że stała na parapecie, tutaj ta nóżka od podstawy do liścieni nie jest wysoka, nie jest wysmukła. Papryka jest ładnie wybarwiona. Te już robią się blade. Dlaczego się robią blade? Jest kilka przyczyn. Raz, że już im tutaj jest gęsto. Dwa, zaczyna brakować składników pokarmowych. No i trzy, to już jest czas, żeby je przesadzić, bo liścienie będą obumierać. Te właśnie pierwsze listki, które wychodzą z ziarenka, one obumierają w naturalny sposób. Żółkną, zbrązowieją, opadną. Te już też niedługo będą tutaj mi opadały, więc trzeba się brać, przesadzać. No i teraz miałam wysiane w tych małych doniczkach, będę wysadzać je pojedynczo od razu do większej, bo już zostawię je tutaj w szklarni, nie będę ich zanosić do domu na parapet, bo się z nimi nie pomieszczę. Tam są pomidory, są pelargonie, mam też seler powysiewany. O, dzisiaj też jeszcze znalazłam jedną torebkę Edzia. Nie ma go, nie można dostać Edwarda nigdzie w tym roku. Prawdopodobnie z tego, co się dowiedziałam, wyschły plantacje nasienne, tam gdzie ten seler był właśnie hodowany na nasiona i tych nasion nie ma. Ale jedna torebka gdzieś mi się skitrała, no i wysiałam sobie jeszcze. Ziemia, no już tradycyjnie ogrzana, kretowa, ziemia z kretowisk, wymieszana z ziemią kompostową, z takim przekompostowanym kilka lat obornikiem i teraz ona tutaj poleżała już jakiś czas u mnie na kupce. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. Jaka ona jest w dotyku, taka delikatna, taka strukturę ma jakby taką kuleczkowatą. Wrażenie sprawia takiej bardzo lekkiej, bardzo napowietrzonej, takiej napuszonej. A jak pachnie. Jak ona pachnie. Dzisiaj nie myję ręk. Teraz proszę wyłączyć kamerę, bo jest chwilka dla mnie. Nie ma takiej opcji. Ja sobie muszę tutaj teraz pomieszać.
I może to jest śmieszne, ale zanim wsypię ziemię do doniczek, dosłownie stoję i ja mieszam ją. Przemieszowuję, ja kocham ziemię przepuszczać przez ręce, mimo że w rękawiczkach, no i jutro będę robić makaron, więc dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na zdjęcie rękawic, ale na powietrze ją. Dobra, dosyć tego dobrego. Trzeba się brać za robotę. A później poza wizją będę się jeszcze bawić. Cieplutka jest, bo ona tutaj stała w szklarni, ogrzała się. Teraz już jest no, około 15, także dosyć mi się tutaj ładnie wygrzała. No i teraz wysadzanie papryki. Żadna mecyja. Najważniejsze, żeby podlać, przed rozsadzaniem podlać, z tego względu, żeby korzonki, system korzeniowy się zwilżył i stanowił taką strukturę jednolitą. Nie wyciągać papryki w ten sposób. Nie wyrywać jej, bo usłyszycie takie chrup. No ja usłyszałam. Korzonek się odrywa i tutaj już widać, że on jest oberwany. Można ją posadzić, ona będzie, ale będzie bardzo chorowała, będzie żółkła. Papryczkę podważamy. A no proszę. Ładnie wyszła i teraz delikatnie rozdzielam, aby tutaj nie uszkodzić korzonków. I tu jedną obtrzepiemy. Zobaczcie, jaki ma bardzo ładny system korzeniowy. Tutaj już się tworzy system wiązkowy, te są grubsze, a tutaj takie cieniutkie niteczki. Papryka wytworzy duży system korzeniowy i im większy, tym lepiej. Będzie odporniejsza na suszę, będzie pobierała więcej składników pokarmowych. No a jak pobierze więcej składników pokarmowych, będzie bardziej najedzona. No i teraz tutaj z bliska. Delikatnie. Tutaj już jest z ziemią. Zobaczcie, jak ona tutaj wygląda z ziemią. Najlepszy pikownik to jest jednak palec. Wsadzam ją tak, aby te korzonki luźno były. Dziurka musi być taka, żeby nie upychać tych korzonków, żeby one nie podeszły do góry. Wtedy będzie ona gorzej rosła. One muszą luźniutko, swobodnie, tak jak widzicie, tutaj być włożone i delikatnie ją przykrywam i teraz doduszam. To w sumie tą dziurkę robisz tak na długość palca, czy? No ja już robię na oko. No, okay. Tak, na oko, ale większość kobiet właśnie sadzi palcem, z tego co wiem. I moja babcia też jak pikowała, bo to się nazywa właśnie pikowanie, to pikowała palcem albo łyżeczką. Ja też nie mam żadnych jakichś takich specjalnych pikowników. Robię to ręcznie, najprostszymi metodami, najtańszymi. Nie pakuję się niepotrzebnie w koszty, bo tutaj też nie o to chodzi. Wiem, że dużo osób zaczyna przygodę z ogrodami, z działkami i nie chodzi o to, aby od razu wywalać nie wiadomo pół pensji, nie wiadomo po co, jak można naprawdę zwykłe wiaderko, zwykła doniczka, palec i jedziemy z koksem. I też plon będzie piękny. Teraz pikuję Glorię. Tutaj mam rubinową. I w zasadzie mam tylko te dwie papryki w tym roku posadzone. Miałam sadzić jeszcze słodką czekoladę. Nie zostawiłam sobie nasion z zeszłego roku. Nie kupiłam nowych, nie dostałam i nie sadziłam w sumie słodkiej czekolady. Gloria rubinowa to są bardzo dobre papryki. Papryki czerwone, słodkie, bardzo plenne, wierne w plonowaniu. Także tutaj te papryki wysadzam. Ogólnie papryka jest dosyć wymagająca, lubi
ciepło, ona kocha ciepło, ale nienawidzi wiatrów. Także jak będziecie sadzić paprykę, wysadzać, to miejsce musicie wybierać raczej osłonięte od wiatrów, żeby ona nie była narażona na wiatry. Generalnie zawsze papryka sprawdzała się bardzo dobrze w szklarniach, z racji tego, że w szklarni jest zawsze cieplej niż w gruncie, chociaż ostatnio były takie lata, że tego ciepła nie brakowało i papryka w gruncie przepięknie plonowała, przepięknie rosła. Jak będzie w tym roku, to zobaczymy. Ja na pewno będę swoją paprykę wysadzać do gruntu, nie będę się tutaj w szklarni z nią bawić, no i zobaczymy, jaki będzie rok. No ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, aby stanowisko było słoneczne, nie w cieniu, nie w półcieniu, a w słońcu i przede wszystkim w miarę osłonięte od wiatru. Ja na ogrodzie też mam taką przestrzeń, że tam hula wiatr, ale staram się paprykę sadzić za czymś wysokim. Z reguły sadzę za pomidorami. Mówi się, poradniki, teoria mówi, że nie powinno się sadzić papryki przy pomidorach. Co roku sadzę paprykę przy pomidorach i bardzo ładnie mi plonuje i papryka, i pomidory. Nie zauważyłam minusów sąsiedztwa papryki z pomidorami. Także tutaj na ten temat mam właśnie inne zdanie. Co roku sadzę paprykę przy pomidorach. Zresztą już też Agnieszka zauważyłaś, tak, nie? I nic się nie działo. Nawet nie gryzło to z tym, wszystko nie, pięknie nie, rosło. Jedna doniczka już wysadzona, teraz druga część papryki już jest pod stołem i ona tutaj już zostanie, nie będę ją zanosić do domu, bo nie mam po prostu miejsca na parapetach. A tutaj kupiłam sobie agrowłókninę zimową i na tym stole położę ją, tak żeby ona tutaj zwisała. Dodatkowo podniesie mi tutaj tych 2-3 stopnie temperaturę. Na zewnątrz będzie, załóżmy, 2 stopnie, tutaj w szklarni będzie 3, a tam będzie około 5. No a jak będą głosić już takie noce chłodne z przymrozkami, to załączymy tutaj ogrzewanie i będę dogrzewać te moje papryczki. Za kilka dni wejdę z pierwszym nawożeniem i pierwsze, co tutaj do papryki zastosuję, to będzie humus. Podleję ją humusem i opryskam czosnkiem. Z tego względu czosnkiem, że on ma właściwości bakteriobójcze, wybija ewentualne patogeny. No i ona, wiadomo, była w warunkach cieplarnianych w domu. Teraz została tutaj przyniesiona i przeżyje taki troszeczkę szok, bo jednak tutaj jeszcze jest zimno. W tamtym roku też tak ją trzymałam, bardzo ładnie mi się rozwijała, ale pryskałam ją czosnkiem, żeby zapobiec rozwijaniu się ewentualnych chorób grzybowych, patogenów i innego dziadostwa na mojej papryce, a później emy. Też już emy zamówiłam. Być może dzisiaj, może już nawet przyszły, bo my jesteśmy tutaj, to jeszcze nie wiem, co tam do mnie dotarło, a jak nie, to w poniedziałek i też na pewno będę stosowała emy, ale to wszystko będzie na bieżąco. Będę Wam tutaj mówić, co stosuję, jak stosuję. Też będzie odcinek odnośnie bonatu emów, bo jest dużo zapytań od Was, co to jest, jak to stosować. Bardzo dobre środki, preparaty naturalne, które coraz więcej osób stosuje, są bardzo zadowolone, no i przede wszystkim jest to naturalne. Pszczółka wleciała. Kamerzystką się zainteresowała. Widzę ten strach w oczach. Cześć! Dzień dobry. Sąsiad też pracuje.
Nie dopadła mnie. Nie dopadła cię. Jeszcze. Jeszcze. Ty chyba jesteś kwiatuszkiem, kwitniesz, bo pszczółki do ciebie lecą. Boisz się? Nie. Ona ci nic nie zrobi. Bylebyś... Ale ona tak koło mnie lata. Nie krzycz! Tylko nie krzycz, bo cię na pewno upitoli. A jak będzie stała spokojnie, to dobra, ci nic nie zrobi. Oh my god, Agnieszka. Ty normalnie aż mi gorąco się zrobiło. Nie przesadzaj. No wiesz co? One nie są agresywne. Kobitko, no słuchaj wiem, mnie. Edzie już mi mówił, że one nie są agresywne, ale wiesz, że ja to taka... Tak. A wracając do papryki, też jest dosyć sporo zapytań. Jak później po wysadzeniu, czy jak już papryka zaczyna kwitnąć, czy usuwać pierwszy kwiat, czy tego kwiatu nie usuwać. Będzie również później dokładny odcinek, jak z tym postępować, ale jak najbardziej pierwszy kwiat się usuwa z tego względu, że on, jeżeli zostanie, nie będzie oberwany, to ta papryka całą swoją energię, wszystkie składniki pokarmowe przekaże dla... Nie no, mina Agnieszki jest bezcenna. Stoi tak. No, ty taka duża kobieta, a się takiego maleństwa boisz. No wiesz ty co? Terapia od razu, taka wiesz. Tak, api, szoko i nie wiem co jeszcze terapia. Poleciała. Poleciała. Nic ode mnie nie chce. Tak. I ci rozbrajasz mnie dzisiaj. Także kwiat pierwszy... Trzeba usunąć jak najbardziej i wtedy cała energia papryki zostanie skierowana. Nie no, jej wzrok mnie rozbraja. Ona jak ten szpieg z Krainy Deszczowców, była taka bajka, tak stoi. Uszy są nastawione jak radary w statku podwodnym. Słuchaj, jak wyłapują sygnał. To jest mi tak gorąco. Nie no, ja muszę do następnego razu, jak będziemy nagrywać, zapakuję cię w kombinezon przeciw pszczołom, taki pszczelarski. Pierwszy kwiat, tak, jak najbardziej trzeba usunąć i to bezdyskusyjnie, bo jeżeli go zostawicie, dużo osób lituje się nad tym pierwszym kwiatkiem. Oj, zakwitła. Chuchamy, dmuchamy i później niestety jest tylko ten jeden owoc. To jest największy błąd. Trzeba go usunąć, poświęcić po to, aby były kolejne kwiaty, aby były kolejne owoce. Wtedy plon jest naprawdę ładny. Ale to odcinek będzie. Będę pokazywać, jak ten kwiat uszczykiwać, jak się jego pozbyć. Nieraz też jest, że jest dwa kwiaty pierwsze z jednego miejsca. To się usuwa po prostu dwa. Trzeba je definitywnie i bezdyskusyjnie usunąć. Wiecie dlaczego? Agnieszka tak się boi tych pszczół, bo ona sobie przypomina sytuację, jak mnie w tamtym roku udziabała i byłam taka spuchnięta, taka tutaj. I ona ma od razu wizję tego. Jak ty obliczyłaś? Mówiłaś, że 6 doniczek. A ile jeszcze? 5, jedna została. No gdzieś tam się, jak się popieści, to się zmieści. Kobieto, ty do 6 liczyć nie umiesz? Nie, no 6. No dobra, sopa. Dobra, zmieściło się 6. Ojej, korenia. No i posadzone. I teraz tutaj wezmę tą agrowłókninę, okryję i papryczka będzie rosła. Mam nadzieję, że będzie rosła. W tym roku dużo sadzić nie będę papryki. Nie nastawiam się na ilość, tyle tylko co dla siebie. W tamtym roku papryki miałam bardzo dużo, no ale w tym jakoś tak. Ty, a pamiętasz tą papryczkę, którą próbowałam, tą ostrą? Tak, pamiętam tą papryczkę. To raczej ty ją pamiętasz, bo ja jej nie próbowałam. Już po twojej minie ja już się nie odważyłam. No, ale w każdym razie... W tym roku nie będę sadzić dużo papryki, tyle co dla siebie i też mi wystarczy. Nakryłyśmy z Agnieszką już tutaj agrowłókniną zimową na stole.
dziesiątka, 10 metrów chyba miała, nie? I dosyć dużo jeszcze zostało, ale to nawet dobrze, bo później ewentualnie zaciągnę ją sobie albo podwójnie, albo jeszcze tutaj wykorzystam i coś pod nią podłożę. Truskawki też mi się tutaj zmieszczą pod nią. O. No i teraz tutaj już będzie cieplutko. Dodatkowo mogę jeszcze sobie tam zrobić takie stojaczki i coś jeszcze ewentualnie postawić. No i jeżeli będą głosić tutaj jakieś, no mówię, przymrozki na noc, to dodatkowo jeszcze przyniesiemy butle z gazem, załączy się i będą moje papryczki miały ciepluteńko. Jedna sierotka została, zapomniałyśmy o niej. O, teraz już wszystkie są nakryte. Na dzisiaj to tyle. Idziemy dalej tam robić coś w obejściu koło domu. A Wam życzę takiej radości już z tych wysiewów, takiego zadowolenia, dystansu do wszystkiego i spojrzenia czasami na świat przez różowe okulary. To daje naprawdę dużo takiej energii, dużo siły i takie całkiem inne mamy spojrzenie na pewne sprawy. Tego Wam, kochani, życzę z całego serca. Kończymy i idziemy, bo już mamusia dzwoniła, czy raczymy, słuchajcie, nie czy idziecie, czy raczycie iść na kawę. Ja mówię, tak, to już rób. Znowu ja. Ja mówię, tak, rób, za 2 minuty przychodzimy. Pa, pa, do następnego.